Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy się w nim. Alleluja. Proszę o zajęcie miejsc. Przed 30 laty grupa odważnych ludzi, mając świadomość tego, że ma miejsce historyczny moment, moment budowania nowej rzeczywistości, nowego kraju po odzyskaniu pełnej niepodległości, postanowiła, by tu odtworzyć działalność Towarzystwa Ewangelickiego, a później stworzyć szkołę. Szkoła, która miała być w swoim założeniu kuźnią elit tej ziemi. Kuźnią ludzi, którzy będąc świadomymi swojego pochodzenia i chrześcijańskich, ewangelickich, luterańskich korzeni będą tworzyli przyszłość. Będą tworzyli nową przyszłość, nowy kraj. W tym kraju będą tworzyli społeczeństwo, Kościół. W ten sposób przed 30 laty powstało z wizji odważnych ludzi, liceum ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego. Szkoła, która rozpoczynała swoją misję od niczego, bo nawet nie było miejsc, a dziś jest społecznością, przestrzenią i miejscem działania. Pragnę bardzo serdecznie przywitać dziś na tym jubileuszowym nabożeństwie i jubileuszowej uroczystości. Bardzo serdecznie i gorąco witam wśród nas zwierzchnika naszej diecezji cieszyńskiej, księdza biskupa Adriana Kurczaka. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli władz samorządowych naszego miasta Cieszyna, z panią burmistrz Gabrielą Staszkiewicz oraz przedstawicieli władz samorządowych naszego powiatu, witam pana starostę Mieczysława Szczurka i przewodniczącego Rady Powiatu, pana Stanisława Kubicusa. Witam pozostałych przedstawicieli władz samorządowych. Bardzo serdecznie i gorąco witam dzisiejszą kaznodziennę, ksiądz Wiktorię Matlą, która jest absolwentką Lotte. Absolwentem Lotte jest też ksiądz Piotr Wietnia, witam księdza również bardzo serdecznie, wszystkich pozostałych duchownych, a przede wszystkim witam społeczność Lotte. Witam przedstawicieli obecnych i byłych zarządu Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Bardzo serdecznie i gorąco witam byłych i obecnych dyrektorów liceum, byłych i obecnych nauczycieli, byłych i obecnych pracowników. A przede wszystkim witam was, drodzy absolwenci, uczniowie Lotte. Witam wszystkich drogich gości. Jestem pewien, że kogoś z pewnością nie wymieniłem. Proszę, nie miejcie mi tego za złe. Wiem, kogo na pewno nie wymieniłem. Na pewno nie wymieniłem przedstawicieli siostrzanych, partnerskich naszych szkół, które bardzo serdecznie witam. Drodzy, chcemy teraz przeżywać czas nabożeństwa, później czas jubileuszowego koncertu. Chcemy przeżywać ten czas naszego jubileuszu, na który życzę wam wiele Bożego błogosławieństwa. A teraz wspólnie zaśpiewajmy pierwszą z wyznaczonych pieśni. Wszystkie pieśni są dedykowane na Lotte.
serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa mi względa swoje. Tym są pochwały ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Gdy idą przez wyspą dolinę, wydaje im się obfitującą źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okryto. Z mocy w moc wrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Panie Boże zastępów, usłysz modlitwę moją. Nakłoń ucha, Boże Jakuba. Boże, tarczo nasza, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca swego. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg. Łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Módlmy się. Wszechmogący Panie i Boże nasz, dziękujemy Ci, że kierujesz naszymi krokami i myślami mocą Twojego Słowa. Słowa, które jest prawdą, Słowa, które jest życiem. Prosimy Cię, spraw, abyśmy zawsze i wszędzie napełnieni mocą Twojego Ducha Świętego dawali świadectwo Twojej Ewangelii naszym życiem i naszymi postawami. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej z rozdziału 8. Czy Bóg rzeczywiście zamieszka na ziemi? Przecież niebo i najwyższe niebiosa nie mogą Cię ogarnąć, a tym bardziej ten dom, który zbudowałem. Zważ na modlitwę swojego sługi i jego błaganie, Panie mój Boże. Wysłuchaj błagania i modlitwy, które Twój sługa zanosi dzisiaj przed Twoje oblicze. Niech Twoje oczy będą zwrócone na ten dom dniem i nocą, na miejsce, o którym powiedziałeś, tam będzie moje imię. Niech będzie wysłuchana modlitwa, którą Twój sługa zanosi na tym miejscu. Wysłuchaj więc błagania Twojego sługi i Twojego ludu Izraela, gdy będą się modlić na tym miejscu. Wysłuchaj w miejscu Twojego przebywania, w niebie. Wysłuchaj i przebacz. Słowa Ewangelii według świętego Marka z 8:4. Powiedział też, że to było powodane Królestwo Boga, do jakiej przypowieści nie przedstawił. I za ziarnko borczycy, które chwili się jest najmniejsze ze wszystkich naszych na ziemi. Kiedy jeden zostanie zasiany, wyrasta i staje się większy od innych. Wypuszcza gałęzie tak wielkie, że w nich ciemno.